Niestety nici z nurkowania oszukali nas, Egipcjanie. Co zrobić? Witamy Państwa bardzo serdecznie w Ciebie nie wyprze, szczególny fargarz. Zaczynamy ten wyjazd, moje właśnie wakacje w czasie covidowym. Jesteśmy już w Hurgadzie, jesteśmy w Egipcie i po pierwszych przejściach, czyli to, co nas najbardziej stresowało, czyli testy PCR, jeżeli dobrze mówię, które odbyły się na lotnisku w Hurgadzie. Zastanawialiśmy się, co będzie, jeżeli komuś wyjdzie pozytywny wynik i chociaż nie mam żadnego doświadczenia i zbyt dużej wiedzy na temat tego, jak ten test PCR powinien wyglądać, to dotknięcie i wsadzanie tego patyczka do mojego nosa było bardzo delikatne. Więc jutro mają zadzwonić, czy mamy wynik pozytywny, czy negatywny, ale nasz rezydent powiedział, słuchajcie, jeżeli ktoś ma negatywny, to w ogóle nie dzwonią. Jeżeli ma pozytywny, to dzwonią, ale można nie odebrać, więc wtedy nawet się nie dowiecie, że macie pozytywny. Więc i tak pojedziecie w dalszą podróż. Egipt jest państwem, które wygląda jak państwo w ruinie. Trochę jest to przerażające, są pustki, jest mnóstwo hoteli rozpoczętych, inwestycji niedokończonych. Wszystko jakby po jakiejś katastrofie. Zaczęliśmy przed wyjazdem oglądać nowy serial na Netflixie Plemiona Europy. No to niektóre miejscowości tak tu wyglądają, jakby naprawdę jakaś katastrofa miała miejsce i wszystko zostało porzucone. To jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Trzeba było wypełniać takie formularze, informować, gdzie się będzie w Egipcie przebywać. No i niestety, my nie mieliśmy informacji, w którym hotelu będziemy zakwaterowani, nawet na te dwa pierwsze dni, a potem co chwilę będziemy zmieniać te hotele. Więc pisaliśmy pierwszy lepszy, więc jeżeli będą nas szukać, to będą nas szukać w innym hotelu niż jesteśmy. No tak to niestety funkcjonuje. I was clean, Petra. I was young and an actress. When you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad, you asked it. As I laid in a black dress with my father in a casket, I had no plans. Yeah. The mud stained on the carpet, and it hurted like my heart did when you left town. But I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you. Myśleliśmy, że w tym dniu już nic nas nie czeka, a tymczasem zdecydowaliśmy się wykupić nurkowanie o 15.30. Pierwszy raz w życiu, z pełnym sprzętem, z butlą. Zejście od 7 do 10 metrów pod wodę na pełnym morzu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Trochę się boję, szczerze mówiąc, ale zobaczymy. A Basia teraz próbuje tutaj zobaczyć coś przy brzegu. W ogóle mamy odpływ. Woda była tam do końca jeszcze wczoraj, a dzisiaj jest goły piach i goła rafa, martwa rafa. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, die I'll be on time. While the church discouraged any lust that burned within me, yeah.
It's my flesh, it was my currency, but I held true. So I drive a taxi, and the traffic distracts me from the strangers in my backseat that remind me of you. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, when I die, I'll be on time. The only gifts from my Lord were birth and death, divorce. But I've read this script and the costume fits, so I play my part. Niestety nici z nurkowania oszukali nas, Egipcjanie. Co zrobić? W każdym razie sytuacja wygląda tak, że o 15.30 mieliśmy nurkować. Tak było napisane na rachunku, była karteczka dokładnie ile zapłacone, ile o której godzinie mamy zacząć. Przechodzimy na 15.30 wskazane miejsce. Prośba, żebyśmy poczekali jeszcze 30 minut, no to okej. Okay. No 30 minut można poczekać, słońce jeszcze było wysoko. Po tych 30 minutach wydaje się, że zaczynamy, no bo dostaliśmy pianki, dostaliśmy płetwy, przebieramy się, no i mamy iść w miejsce, w którym miał nas wziąć statek i mieliśmy wypłynąć w morze. No to przebrani idziemy na pomost. No i tam pan, który nas zwerbował, że tak powiem, na całe nurkowanie, mówi nam: wejdźcie na statek, popatrzcie na zachód słońca i czekajcie. No okej, okay, no to czekamy. I przychodzi chłopak, nie wiem, 16 lat, 17, nie, młodziutki. Nie mówi po angielsku. I pokazuje nam: o, to tamten, ten wasz statek, za chwilę ruszamy. Zagłuszają mnie. Okej, okay, no to ten statek dopływa. Pytamy się go, czy zaczynamy. On mówi: nie, to nie nasz. Tamten, tam dalej. Ledwo widać taką maluteńką kropkę. I on mówi, że to ten jest nasz. No to wtedy się wściekliśmy, bo słońce już praktycznie zaszło całkowicie. No wiadomo, że nie ma słońca, no to pod wodą też nie widać za bardzo nic. Tak jak nas w tej chwili. No to stwierdziliśmy, że koniec. Mam nadzieję, że to się zmieni. O, teraz lepiej. Że koniec. Idziemy po zwrot kasy. Byliśmy, szczerze mówiąc, nastawieni na to, że no, żeby nam się kłócić z nami, że przecież jak chcemy, możemy iść nurkować. Co z tego, że już nic nie będzie widać, ale możecie iść nurkować. No ale na szczęście pan, który nas wyrbował, nie był aż taki zły i wszystko się udało. Więc pieniądze mamy, no ale z nurkowania nic. A nastawiliśmy się. Mamy chociaż zdjęcie w piankach. Pierwsze w życiu.